Dajecie mi do zrozumienia, że poinwestowalibyście sobie troszkę w skrzynki, jeżeli chodzi o CSGO i spoko, nie ma problemu, najwyższy czas na bardzo dobrą inwestycję w bardzo dobrą skrzynkę w Counter-Strike'u Global Offensive. Trochę liba z ekwipunkiem, wbij kolejny czyn na Hellcase'a, otwieraj skrzynki oraz ulepszaj swoje skiny i teraz twój ekwipunek będzie jakoś wyglądał. Pamiętaj koniecznie o kodzie FIACO, który daje ci darmową kasę oraz o kodzie FIACO 15, który daje ci 15% bonusu do twojego pierwszego depozytu. Mega polecam. Słuchaj, drogi widzu, dzisiaj sobie troszkę pogadamy o tej właśnie to skrzynce. Jak możemy zobaczyć, jest to Danger Zone Case. Ona tak na dobrą sprawę wyszła już kilka lat temu i obecnie jest drugą najstarszą skrzynką, jeżeli chodzi o pulę dopiących skrzynek, oczywiście chodzi o primy. I ty masz potwierdzenie moich słów, jest to druga najstarsza skrzynka, starsza jest wyłącznie Clutch Case i ta skrzynia pojawiła się pod koniec właśnie 2018 roku, jak możemy zobaczyć, wraz z premierą typu Danger Zone, o którym tak na dobrą sprawę nie ma za bardzo co rozgadywać, ale o tej skrzynce już całkowicie jest inna sytuacja. Zobaczmy sobie, że na rynku jest ich bardzo dużo, 620 tysięcy. Jest to obecnie jedna z najczęściej spotkanych właśnie skrzynek na markecie, także to jest taki dość słabe info, ale popatrzmy sobie na to z tej perspektywy, że 78 tysięcy, czyli prawie że 80 tysięcy schodzi w ciągu to właśnie 24 godzin, co jest dla nas jak najbardziej dobrą informacją. Bardzo cennym faktorem jest dla nas to, o jakiej cenie sprzedawana jest ta skrzynka w ciągu ostatnich 24 godzin. Jak możemy zobaczyć, średnia jest to 17 groszy, taka uwaga, ona kosztuje 28 groszy, więc weźmy pod uwagę, że ta wartość tej skrzynki tak na dobrą sprawę w obecnym momencie jest tak na dobrą sprawę 17 groszy, także tutaj też chyba ciekawie ta sytuacja. Porównując sobie ją na tle innych, możemy zobaczyć, że jest to taka jedna z totalnie najtańszych opcji, jaką to możemy tylko i wyłącznie dostać. Tańsza jest tylko i wyłącznie Prisma i Prisma 2, jak możemy sobie zobaczyć, to też tutaj odstaje dosłownie o kilka groszy. Możemy sobie zobaczyć Danger Zone w ilości 620 tysięcy, tak jak to mówiłem, Prisma 530, no i Prisma 2 prawie że pod milion podchodzi, także jest tej grubo. Inne skrzynki no nie mają nawet podjazdu do tego, może jakieś 400 tysięcy może by się zdarzyło, ale tak na dobrą sprawę, żeby dobić właśnie chociażby do 500 tysięcy, to jest nie lada wyczyn. Rzucimy sobie oczywiście okiem na wykres i popatrzmy, co się dzieje w ciągu całego lipca, tak? Czyli w ciągu jednego miesiąca cena mamy tej, jak możemy zobaczyć, tendencję wzrostową, co mnie akurat troszeczkę ciekawi, troszeczkę mi to zaskoczyło, gdyż zobaczmy sobie, że ta cena wzrosła tutaj z 22 groszy do 27. Wydaje się, no co to jest, jako to jest zaledwie 5 groszy, co to ma w ogóle być za shit, ale zobacz, jaka procentowa jest to zmiana. To jest zmiana, uwaga, około 15-20%, także na dobrą sprawę totalnie nie ma lipy. Zobaczmy na to sobie, co się dzieje ogółem, jak możemy zobaczyć, ta skrzynka również tak na dobrą sprawę to nie prezentuje niczego ciekawego. Klasyczny cykl klasycznej skrzynki. Najpierw niesamowita wartość, potem spadek tej wartości i potem jak ludzie się już nią przejedli, jak już jest ich niesamowicie dużo, wtedy spadek, totalny upadek do zaledwie kilku groszy i następnie tak na sprawę powoli gdzieś tutaj możemy zobaczyć, budzi się nam ta tendencja wzrostowa. W szczególności zbliżmy sobie na ten moment, jakim jest tutaj początek czerwca, bym powiedział, a mianowicie to jest wzrost wartości tej skrzynki z około 20 groszy do, uwaga, aż 32, także możemy zobaczyć tutaj ten update związany właśnie z on-prime'ami również tutaj właśnie wpłynął dość nieźle, jeżeli chodzi o skrzynię Danger Zone. Możemy zobaczyć, że wtedy ta cena poleciała sobie w górę około 30%, co jest naprawdę, naprawdę dużo. I zobaczmy sobie, że później tak na dobrą sprawę ta cena się utrzymuje. I tak jak to mówiłem, potem mieliśmy klasyczny spadek, jak to widzieliśmy także na samym rynku na początku lipca, a teraz mamy taką stagnację i co ciekawe, w przeciągu ostatniego miesiąca tendencję wzrostową. Także to wszystko wygląda bardzo pozytywnie, jeżeli chodzi o tą skrzynkę. Zobaczmy, że ona to jest naprawdę totalna klasa. Jeżeli właśnie skiny z takiej skrzynki, z tak często spotkanej skrzynki, kosztują obydwoje po około 90 zł w najtańszych egzemplarzach, to jest naprawdę, naprawdę dobrze. Kałach Asimov mega, mega lubiane, wręcz bym powiedział, że uwielbiany, a w pana Anuel, no już nie uwielbiane, ale również bym pokusił się o stwierdzenie, że bardzo lubiane, co jest jak najbardziej dużym plusem. No uwaga, Deagle Mehane Industries, czyli również bardzo lubiany Deagle, bardzo często się z nim spotykam i tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o inne również to skiny, nie ma tak na dobrą sprawę tragedii, wręcz bym powiedział, że jest bardzo, bardzo dobrze, także skiny zdecydowanie na plus. I teraz przechodzimy sobie do złotego itemka, który no jest taki średni, bym powiedział, bo zobaczmy sobie, że tutaj mamy tak na dobrą sprawę te takie nowe noże z tymi różnymi ciekawymi właśnie to wariacjami, tak? Tutaj to oczywiście mamy Nawaje, mamy Stiletto, mamy tutaj jeszcze również oczywiście Talony i Ursusy, tak? To wszystko, co mi się wydaje. Możemy zobaczyć, że takowe właśnie są znajdowane w dwóch skrzynkach i tymi dwoma skrzynkami jest Danger Zone oraz Horizon Case. Natomiast tutaj musimy sobie troszkę powiedzieć o tej wcześniejszej, mianowicie Horizon. Jak możemy zobaczyć, jest to skrzynka, która wyszła dokładnie jakby jedną generację wcześniej względem Danger Zone. Ta skrzynka ma kosztuje około obecnie 36 groszy, jest ich 220 tysięcy na markecie. Wracając jeszcze do database, możemy zobaczyć, że ona już nie dropi. Ona była częścią tutaj oczywiście tego, to właśnie tej puli non-prime, która oczywiście tam na początku czerwca totalnie wyleciała i była stosunkowo świeżynką, jak chodzi o właśnie tą pulę. Ale okej, wracając do niej, możemy zobaczyć, tutaj sytuacja się ma dość podobnie. Zobaczmy sobie, że mamy Kałacha. No, Onajdy troszeczkę mniej według mnie jednak lubiany, ale również bardzo, bardzo lubiany, jeżeli chodzi o Kałacha. Jeżeli chodzi o Digla Code Red, tutaj naprawdę ciekawe skiny, jest to jeden z dwóch czerwonych Digli, także to jest bardzo, bardzo ciekawe. No niestety inne skiny się już tak jakoś ciekawie nie prezentują. Oczywiście te same noże. I zobaczmy sobie teraz, co się dzieje z nią na markecie. Jest, uwaga, 200 tysięcy i uwaga, sprzedaje się 17 tysięcy, także zobaczmy, że ta skrzynia się już nie cieszy aż takim powodzeniem. Przez względu na to, że tak jak to mówię, ona jest już troszkę starsza i tak na dobrą sprawę wiadomo, że ludzie, którzy kupują skrzynki, zawsze wam to powtarzam, że ludzie, którzy kupują skrzynki, kupują je w celu otwarcia noża, tak? Oni nie kupują skrzynki, żeby trafić tego Digla, oni nie kupują no, tej właśnie to skrzynki, żeby trafić tego Kałacha, oni chcą trafić z tego noża. W związku też jest czym, jeżeli masz do wyboru skrzynkę za 36 groszy, albo skrzynkę, tak jak to pokazywałem wam za chwilą, za 17 groszy, no to o wiele lepiej wybrać tą skrzynkę za 17, w tym przypadku jest to oczywiście Danger Zone. I tutaj możesz pokusić o takie małe stwierdzenie, że Horizon szedł bardzo podobnie, jeżeli chodzi właśnie o porównanie względem skrzyni do Danger Zone. Ta różnica jest właśnie taka, jak to mówię, o te pule, tak? Horizon stał
wywalony do non-prime'ów, czyli teoretycznie dopiero ich tam można pokusić o stwierdzenie troszkę więcej, a jeżeli chodzi o prime, to właśnie uprzydział w postaci tego Danger Zona, wszystko w porządku. Tak na dobrą sprawę popatrzmy na trochę w przyszłość, zobaczmy co się będzie działo za niedługo z tą właśnie tą skrzynką i sytuacja jest taka, że tak na dobrą sprawę potrzebujemy jeszcze dwóch, trzech skrzynek, żeby ta skrzynka właśnie wyleciała z tej puli właśnie prime'ów, tak? I wtedy już przestanie w ogóle dropić, co wiadomo nie skutkowało wzrostem jej wartości, wzrostem dość gwałtownym, ale o tym chyba nie muszę was do końca przekonywać. Kiedy to nastąpi, zapytasz, to jest jak najbardziej słuszne pytanie, myślę, że to będzie około 2022 roku, bo zobaczmy sobie, że teraz wchodzi jedna skrzynka za niedługo, która będzie taką zwykłą skrzynką, myślę, że tak na dobrą to jest kwestia już tygodni, kiedy ona wejdzie. Wtedy jest szansa, że Valve może uzupełnić sobie właśnie ten jeden slot tutaj, żeby po prostu było 6 skrzynek w tej puli właśnie to prime'ów, tak jak to widzieliśmy chociażby wcześniej, jeżeli chodzi o non-prime'y. Myślę, że Valve może chcieć, żeby było 6 skrzynek właśnie w obecnej puli. Jeżeli tak się nie stanie, wtedy wiadomym jest, że Clutch Case wylatuje. No i jest takie, no, cień szansy, że Valve coś odwali i stwierdzi, że wywala tego Danger Zona. No i jest cień szansy, że ten Danger Zone zostanie wywalony i wtedy już w ogóle jest sztos, bo wtedy tak na dobrą sprawę ta inwestycja będzie dużo szybsza i ten skok będzie o wiele, wiele szybszy. Lecz idea, ja bym się najbardziej nastawiał na to, że jednak Valve zdecyduje się utrzymać pięcio właśnie skrzynkową tą pulę. I w tym momencie mamy połowę 2021 roku. Następnie na koniec tego to właśnie roku najprawdopodobniej wyjdzie operacja, przynajmniej takie wersje się trzymam. W związku też jest czym ta pula w ogóle nie ulegnie wtedy zmianie. Kolejna skrzynka wychodzi właśnie jakoś powiedzmy to sobie marzec, może kwiecień czy coś takiego, jak to widzieliśmy w tym roku. I wtedy wyjdzie kolejna skrzynka. I teraz w zależności od tego, jakim scenariuszem pójdzie wcześniej Valve, wtedy tak na tą sprawę albo Danger Zone wyleci właśnie w maju czy tam w czerwcu, albo wyleci właśnie w tej porze sierpniowej, czy też już po wakacyjnej bym powiedział, tak? Lecz według mnie to jest kwestia maksymalnie roku, kiedy ta właśnie ta skrzynka sobie wyleci z tej puli, w związku też z czym wzrost tej wartości będzie dość duży. Warto tutaj na tym etapie już podkreślić jedną kwestię, a mianowicie tego, jak lubiana jest ta skrzynka. Podkreślam jeszcze raz, 80 tysięcy prawie że sprzedanych w ciągu ostatnich 24 godzin, to jest naprawdę, naprawdę dobry wynik i według mnie to stawia nas tylko optymistycznie, a propos tej to właśnie inwestycji. Kończąc cały wątek, muszę przyznać, że nie jest to inwestycja krótkoterminowa, a więc przeciwnie, bardzo, bardzo długoterminowa. Jest to dla takich ludzi, którzy spokojnie mają teraz wolną kasę, żeby ją właśnie wyłożyć i czekać sobie właśnie na tą skrzynkę kilka lat. Im dłużej poczekają, tym wiadomo lepiej, lecz myślę, że takie 3-4 lata naprawdę wtedy będą z tego ładne kokosy. Myślę, że wtedy ta skrzynka może już fajnie sobie wylecieć, ale też myślę, że jestem przekonany, że za takie rok, półtora czy za 2 lata ta wartość również poleci, jest czasem myślę, że tutaj nawet dwukrotność, może gdzieś tam ewentualnie trzykrotność, jeżeli chodzi właśnie o tą skrzynkę, więc według mnie nie jest to całkowicie zła opcja, jeżeli chodzi o to, żeby gdzieś wsadzić gotówkę, a następnie tylko i wyłącznie czekać, aż to sobie będzie rosło. Czy jest to pewne? Według mnie tutaj stopień właśnie jakiegoś takiego prawdopodobieństwa i stopień pewności tej inwestycji oceniam na dość wysoki. Rozgląda na to, że jeżeli chodzi o te pule, jeżeli chodzi o to, co się dzieje ze skrzynkami na przestrzeni lat, Valve nas raczej to jakoś turbo nie zaskakuje, i raczej jesteśmy stosunkowo w stanie przewidzieć, co się będzie mniej więcej działo. Na sam koniec taki bonus dla wytrwałych, dla takich, którzy zostają na sam koniec filmu, bardzo was szanuję, bardzo za to dziękuję. Jeżeli chodzi o skrzynkę, o której tu mówiłem wcześniej, a mianowicie o Horizon Case, należy nam wiedzieć, że jeżeli Danger Zone Case wypadnie całkowicie z tej puli, wtedy tak na dobrą sprawę i Danger Zone Case, i Horizon Case będzie tak na dobrą sprawę poza jakimiś pulami, tak? Staną się po prostu bardzo rzadkimi skrzyniami wtedy, staną się coraz to bardziej rzadsze, coraz to bardziej limitowane. I teraz warto nam się skupić na temat tych noży, tak? Gdyż wtedy należy nam wiedzieć, że wtedy te noże staną się również bardziej rzadkie, również bardziej limitowane, za tym idzie zarówno wartość tych skrzynek, zarówno wartość tych noży pójdzie dużo w górę.